Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że taką życzliwą i wdzięczną pamięcią otaczacie swoich kapelanów oraz tych, którzy w jakiejkolwiek formie wam służyli pomocą duchową, szczególnie duchową, ale domyślam się, że nie tylko. Co zrozumiałe, najbardziej dziękuję za docenienie osoby świętej pamięci księdza biskupa Kraszewskiego, do którego przyznaję się też jako jego uczeń z seminarium, a potem też jako przełożony seminarium, już jako przełożony. Przyjeżdżałem tutaj, on już był na emeryturze, brałem go ze sobą, przyjmował zaproszenie i jechaliśmy do seminarium, żeby nam odprawiał mszę świętą. Jestem tym faktem poruszony. Świadczy to o was bardzo dobrze, szczególnie w czasie, w którym rola Kościoła w kontekście wychowania ludzi, wspierania ich we wszystkim, co ludzkie, co i co Boże, jakoś jest zapominana. Takie postawy, które doceniają rolę Kościoła i kapłanów, są bardzo cenne i bardzo za nie dziękuję. Życzę wszystkim, żebyście tutaj pozostając nacieszyli się sobą, bo domyślam się, że każde spotkanie... Ja tutaj, przepraszam, że wątek taki bardzo osobisty. Większa część księży z wojskiem nie miała żadnego do czynienia. I trochę o wojakach myśli tak jak studenci. To znaczy, studenci to jest taki chłopak, przynajmniej kiedyś, jak było wojsko obowiązkowe. Studenci to taki chłopak, co to wojskiem gardzi, do wojska do nich poszedł, ale lubi sobie kupować kurtki wojskowe. Taki dualizm. Coś takiego z księży być może coś takiego jest. Ja się muszę przyznać, że 30 lat temu, 84-86, wobec was jestem neptek, ale 30 lat temu byłem 2 lata w wojsku w Krakowie. I dla mnie sprawy wojskowe są bardzo bliskie. Także to, że kiedy spotykam się aktualnie ze swoimi kolegami z wojska sprzed 30 lat, nie możemy się nagadać. I to bez łódki. I to bez łódki, bo abstynentem nie jestem, ale takowej nie pijam. Nie możemy się nagadać. Najdrobniejsze rzeczy, a przecież służyliśmy w czasie pokoju, chociaż za komuny, najdrobniejsze rzeczy jesteśmy w stanie omawiać, a pamiętasz Antoś, jak to czy tamto. Nie dziwię się więc, że każde spotkanie was tutaj jest jakby nasycone dużo większą emocjonalnością i takimi wspomnieniami. Cieszę się waszą obecnością tutaj, cieszcie się też z samymi sobą i tymi rozmowami, które za sekundkę będziecie odbywać. A teraz chętnie pobłogosławię to, co przygotowaliście i potem łamiemy się opłatkiem i dalej cieszymy się sobą. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Jest odpoczynek nas zmarł, a świata w wieku i zanikaj na ziemi. W sierpie Boże, niech odpoczywamy w pokoju wierzy. Amen. Błogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej dobroci spożywać będziemy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ja się symbolicznie połamię opłatkiem z Panem Generałem, tutaj z Panem, bo uciekam dalej na mszę świętą spowiadać ludzi, ale wszystkim Państwu tutaj oraz tym, których kochacie, życzę błogosławionych świąt, dużo, dużo łaski od Pana naszego Jezusa Chrystusa i jeśli taka jest Jego wola, długich lat życia teraz wszystkich. Wszystkiego dobrego. Jeszcze opłatki, tak jest, tak. Thank you.
nie mogę. No brawo, no dobrze, trzeba się trzymać. Dla potomu. Wszystkiego dobrego. Thank you.
tradycji narodowej zrezygnować. Pamiętajmy, że on jest też nie Polakami. Obowiązki nasze musimy przekazać młodym pokoleniom, aby nasza ukochana ojczyzna nie zatraciła swoich największych wartości pod Kościoła Bożego i naszego narodu. Wartości miłości, a miłość jest naprawdę potęgą nie tylko ludzi, ale całej ludzkości, a więc i nas, Polaków, pamiętajmy. Nie chcę zabierać wam dużo głosu. Niemniej za wszystkie wasze dobre czyny, którymi cały czas żyjecie i przekazujecie, jak powiedziałem, swoim najbliższym. Za to wszystko dziękuję, dziękuję wam z całego serca. Bóg wam zapłać. Może bym prosił głos ci nominowani na stopniu serwisie. Proszę bardzo. Witam członków Światowej Federacji Polskich Kombatantów. Witam patriotów, którzy się tu zgromadzili. Witam przyjaciół wszystkich ludzi dobrej woli. Dzisiaj mieliśmy dużą uroczystość awansu dwóch zasłużonych księży. Księdza biskupa Kraszewskiego i księdza Kalinowskiego. Biskup Kraszewski był jeden z nielicznych takich patriotów, biskupów patriotów, który swoje patriotyczne i narodowe poglądy wyrażał publicznie. Był oparciem dla patriotycznych organizacji, był wzorcem. I o nim musimy pamiętać i chciałem tu podziękować Światowej Federacji Zarządowi, że wystąpiła z wnioskiem o awansowanie go pośmiertnie na stopień generała brygady. Teraz chciałem podziękować też za to wystąpienie Światowej Federacji o awansowaniu księdza Kalinowskiego. Ten ksiądz Kalinowski to był ten ksiądz, co odważnie odprawiał mszę na żmierowisku, wspierał Świtonia, przywożony tam był on, był na wystąpieniach patriotycznych bardzo często w sprawie jedwabnego, w sprawach tych takich istotnych dla narodu polskiego, on był tym duchowym przewodnikiem i był odważnym tym duchowym przewodnikiem. Umarł troszkę w takiej niesławie, bo władze kościelne go tak spacyfikowały i nawet są podejrzenia, że go tam zagłodziły w ostatnim momencie. Więc no nie jesteśmy wszyscy jednakowi, nie wszyscy są w tym gronie naszym polskim patriotami. Ale tutaj chciałem też pogratulować tym nowo awansowanym, czyli najwyższy stopień dostał żołnierz, autentyczny żołnierz generała Hedyszarego. Pan Szułowski, tak. Gratuluję panie Szułowski awansu i że dokonała ojczyzna w jakiś sposób wynagrodziła twój wysiłek i twoją teraz w tym gronie jest kilka takich zacnych osób. Jest pan Zagórski, on ma bogaty życiorys, tylko ja nie wiem, bo gdzieś czytałem o tobie, więc nie mogę wymienić teraz tych swoich zasług, ale wiem, że one są wielkie. Także tobie też gratuluję stopnia i wszystkiego najlepszego. I chciałem tutaj wymienić jeszcze pana Jana Rudzińskiego. No, dobrego strzelca, prawie tam, że na zawodach strzeleckich był w czołówce. Ale oprócz tego pan Rudziński był współtwórcą organizowana pomnika pomordowany na wschodzie, na kwestach. Więc panie Janie, gratuluję ci, że ty jesteś zaangażowany, że twoja rodzina.
pana Porowskiego. Bliżej go nie znam, ale... Tak, ale zawsze byłeś tutaj w federacji takim... Pilnowałeś klucza, pilnowałeś herbaty i bo byłeś żołnierzem szarego, że po prostu jest to wielka zasługa. Wam jestem wdzięczny Panu Bogu, że mogłem w imieniu ojczyzny docenić się awansem na stopień oficera. Ja tak jak pomógł tylko. 90 lat. Proszę, żeby tylko bomba leciała 5 lat. Jak zwykle przy takich okazjach mamy tutaj panią Teresę, córkę generała. Panie Boże, mówić z serca więc, i duszy, zwyciężem. Pani Tereska poświęciła się zbroję, to ludzie giną. A tu nie jeden mi się będzie. Dobrze te książki dostałem. A, przeczytamy, dziękuję. Pani Tereska poświęciła się dla czczenia, czy jakby zachowując ciągłość kultu jego ojca. Pani miała ciężkie życie, bo ojciec był zajęty polityką, konspiracją, więc to dziećmi się niejasno nie zajmował. Ale to, że pani podjęła ten trud, reprezentowania ojca w naszych szeregach, wśród ludzi, którzy czczą jego pamięć, jego dokonania, więc to jesteśmy dumni, że pani jest w naszym otoczeniu, w naszym środowisku. Także serdecznie chciałem wam wszystkim pogratulować, szczególnie awansowanym wyróżnionym i powiedzieć, że niedawno dotarło do mnie dokument dotarł z Londynu, bo od którym wiedziałem, że takie coś jest, tylko nie miałem go w ręku. Że, masz to? Że w 2008 roku prezydent RP na uchodźstwie Sokolnicki wyznaczył mnie na delegata prezydenta RP do spraw wojskowych na Polskę. Tak, i to jest dokument przy okazji jakiś tam gdzieś wytworzony w tych 2008 roku, ale dla mnie on przytacza dużą wartość, bo po prostu zachowuje ciągłość tej władzy. Miał w 2009 roku, 15 września, Sokolnicki reaktywować rząd na uchodźstwie. Ja byłem w tej grupie, która miała reaktywować ten rząd na uchodźstwie, ale nie zdążył, bo go udusili w nocy poduszką w Londynie i po prostu nie odbyło się to, ale jeden z nielicznych mam jakikolwiek dokument z jego nominacji, także że po prostu czuję się w obowiązku, panie generale, panie, że kontynuować tą narodową linię rządu na uchodźstwie, czyli tutaj być jakoś wyrazicielem tej narodowej linii. Sokolnicki był wyrazicielem narodowej linii. Tak jak pani Teresa kultywuje pamięć swojego ojca i jest w jego zastępstwie, awansowana była w Giłży, w mieście generała na kapitana. I także prosimy pani kapitan, profesor kapitan, tytułować panią Teresę. Więc miło mi, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób związani z sobą patriotycznie, choć starzejemy się, już wielu z nas już ledwie się porusza. Ja też stałem się leśnym dziadkiem, zbliżam się do etapu leśnego dziadka, ale póki sił starszy, to musimy podtrzymywać tego ducha narodowego i te elementy takie są jakoś eksponować. Myślmy o tym, żeby młodsze pokolenie nas zastąpiło, żeby nie było przerwy tej cywilizacyjnej, patriotycznej. Ale na tym trzeba głupkować. Także życzę wam wszystkiego najlepszego. A sobie życzę i wam życzę, żebyśmy doczekali albo wywalczyli
tą wolną Polskę, żeby rząd polski działał w interesie narodu i państwa polskiego, a nie był rządem okupacyjnym. Świata nie podlegają rządu, tylko podlegają rządowi światowemu. I ta koncepcja BRICS, która ostatnio się pojawiła, założyła własne banki. Wszystkie państwa BRICS mają teraz swoje banki niepodległe rządowi światowemu. Ciszej! Pieniądz, dla niektórych pieniądz jest Bogiem, ale nie patrzmy z przesadą na sprawę. Jedno jest pewne, że zmieniła się sytuacja światowa i starajmy się poznać bliżej te organizacje BRICS. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa. Dziękuję.